23 stycznia obchodziliśmy dzień bez opakowań foliowych. Produkcja takiej torebki trwa raptem sekundę. Używamy jej około 20 minut, a rozkłada się prawie 400 lat. Niestety, jak widać za mną, we Wrocławiu to wciąż często spotykane śmieci. Ich łatwe i szybkie rozprzestrzenianie się jest groźne zarówno dla zwierząt, jak i dla środowiska. Na terenach gęsto zaludnionych są najczęstszymi śmieciami. Dlatego pamiętajmy, aby robiąc zakupy, zastępować foliówki torbami, których użyjemy wielokrotnie. Całkowity zakaz dystrybucji toreb foliowych obowiązuje m.in. w Australii, w części Indii i Japonii. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Jak to w praktyce wygląda w Polsce? Również od 2019 roku mamy zakaz stosowania, znaczy może nie zakaz, płacimy za takie reklamówki w sklepach. Oczywiście cel był jasny dla wszystkich, zmniejszyć zużycie tych reklamówek jednorazowych, które często kupywaliśmy i po dojściu do domu szacuje się, że około 20-25 minut żyje taka reklamówka, czy jest wykorzystywana w tym pierwotnym celu. Później albo wyrzucana jest, albo gdzieś leci w przestrzeń właśnie poprzez to, że gdzieś na drzewach wisi, więc to była ta pierwsza przyczyna. Możemy pobierać woreczki jednorazowe do zapakowania żywności, one są bezpłatne, grubsze już tu musimy płacić i na pewno to wpłynęło pozytywnie na zmniejszenie tej ilości tego odpadu. Trend antyreklamówkowy trwa już na świecie od paru lat. W Polsce również miejsca takie jak Ekosystem Wrocław prowadzą działania szerzące świadomość mieszkańców. Oczywiście my prowadzimy działania edukacyjne, nie tylko my jako gmina Wrocław, ale w całym kraju, ale i w Europie. To już jest taki trend, że mówi się mieszkańcom, nie pakujcie tych rzeczy wszystkich w woreczki. Naprawdę nie musimy każdego banana owijać w woreczek, nie musimy ładować trzech cebul do woreczka. Możemy kupić to albo luzem, albo używać worki wielokrotnego użytku, czy też inne torby. Nasze babcie nosiły siatki i nosiły w tym warzywa i nic się nie działo. Możemy wrócić do tego dobrego zwyczaju. I to na pewno głośne mówienie o tym, że takie reklamówki rozkładają się 200, 300, 400 lat, że stanowią zagrożenie dla zdrowia naszego i dla planety, to też jest ten taki argument, żeby zaprzestać. Tylko 10% toreb foliowych jest przetwarzanych. Pozostała część trafia na wysypiska śmieci do rzek i oceanów. Rocznie na polskie wysypiska śmieci wyrzucanych jest 55 tysięcy ton takich śmieci, a 50 tysięcy trafia do oceanów, gdzie stanowią śmiertelne zagrożenie dla ptaków i ssaków morskich. Agata Todorow, Echo 24.